scary. Ja z Eurowizji 2023 z tej dorosłej. Bardzo mi się podoba Loren. Ta piosenka Violence playing and the angels crying and the skies are lining. I'll be there. No. W ogóle tak chciałam powiedzieć, że jest bardzo dużo fejkowych kont na Instagramie, na Facebooku o mnie. I tak chciałam wam powiedzieć, że na Messengerze lepiej do mnie nie piszcie, bo jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że to nie będę ja. Bo strasznie dużo osób się podszywa, więc różnego typu, na przykład te stare zdjęcia, co ktoś daje na profilowe, to nie. To nie jestem ja. It's gonna Proszę, serduszko, jestem. Oj, przepraszam. Jak na tą godzinę jest naprawdę sporo osób. W ogóle dzisiaj tak mi się wstać nie chciało i nawet dobrze, bo w końcu mogłam się trochę wyspać, ale ja mam tak, że ja, hej Tosia, że ja po prostu nie umiem wstać tak na przykład o 12, ale cześć karteczka i ja mam tak, że i zapomniałam. A, że jak mam wolne i mogę się wyspać, to ja tego nie zrobię, obudzę się o 7 rano i dalej już nie zasnę. A na przykład jak mam wstać do szkoły, to mi się tak nie chce, że po prostu... O której wstać? 9:00. To i tak naprawdę jest późno jak na mnie. Używasz jakiś rozświetlacz, że masz taką błyszczącą twarz? Nie, to światło. Nie używam nic w sumie. Jeszcze się nie maluję, jakby nie czuję takiej potrzeby, więc... Jak będę potrzebowała, to zresztą myślę, że to zobaczycie, ale ja na razie nie. Będziesz występować do wojska? Na razie nie. W sensie, no, w jakim województwie leży koniec? Koniem. Wielkopolska. Znasz wersę? Nie. Ile masz osób w klasie? 23. Jezu, palec mi nie chce strzyknąć, bo ja czasami mam tak, że... Hello again, hello. The angels crying. Jakie województwo? Wielkopolskie. W której jesteś w klasie? W 5:00. Po wakacjach w 6:00. Tak na przykład teraz moja 12 mi w ogóle nie pasuje. Ale na przykład chcę mieć już 13 lat. Nie wiem dlaczego. Według mnie to jest taki idealny wiek, ale może się mylę. Masz jakieś zwierzę? Mam 5 zwierząt. Byłaś w Głogowie? Nie. Co sądzisz o szkole cukierniczej? Nie wiem. Nie mam pojęcia. Masz chłopaka? Nie. Jakby szkoła cukiernicza wydaje mi się być bardzo fajna. Tyle dni nieba nie dotykać. Tyle lat nie przeczuwać nic, tyle chwil stracić bezpowrotnie i w ciemności tkwić. Stoję tu, patrzę prosto w światło, stoję tu, myśli mkną jak wiatr. Nagle wiem, to nie jest sen, to tutaj jest mój świat. Po raz pierwszy widzę blask, żadnych mgieł i chmur już nie ma. Po raz pierwszy widzę blask, noc dorównać pragnie dniu.
kogo jesteś fanką. Wiecie, że ostatnio bardzo polubiłam tego gościa, co śpiewa Oh, I love you and I hate you at the same time. You and I are from the same vine. Jezu, ten Dawid, ja uwielbiam jego piosenkę. I czy tą piosenkę, nie pamiętam, ile on ma. No, po jakich językach mówisz? No w sensie biegle po polsku i po angielsku trochę. Gdzie kupiłaś kolczyki? Ja je mam, odkąd się urodziłam, szczerze. Ja miałam robione kolczyki, jak byłam bardzo mała, może jak miałam jakieś 3 lata, może 5. I miałam w sumie te założone i ja ich nie ściągam. Twoje rodzice wiedzą, że masz konto na social mediach? Wiedzą, wiedzą. Ci mnie jakby nie widzieli. Mama chciałaby na twojego live. To nie ma teraz przerwy świątecznej? Grasz na jakimś instrumencie? Nie. Lubisz matematykę? Nie. Nie. To nie moje. Nie. On matematyce nie. To miał być super luźny live, a wyszła matematyka. O nie. Powiesz coś po angielsku? Pięknie mówisz. Ojejku. Okej, okay, dodam jakieś 3 osoby, albo 4. Dodam 4 osoby, jak w szkole, bardzo dobrze, cześć Daria. Dodam 4 osoby i zakończę live'a, bo no, ale może jeszcze kiedyś pójdzie. Będzie live, nie wiem, może. Więc teraz wylosuję kogoś. Nie wiem, zaraz się okaże zresztą. Okej, dodałam jedną osobę. Ojej. Cześć! Hejka! 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 Co tam? Hejka! Bardzo dobrze, a u was? Nie w miarę dobrze. Dobrze. To dobrze. Cześć, Tatiana. Nie wiem, tak szkoda, że to już do szkoły, tak średnio. Cześć, Tatiana! W ogóle nie wiem, czy ty mnie, Laura, kojarzysz, ale ja jestem Singers Edit kiedyś. Robiłam edity o Wojsie. Ja wiem. Ja pamiętam. No. A jak nie wiem. Laura, mnie też jak tam dobrze. U ciebie? Bardzo dobrze. A właśnie jak kontakt z Natanem? Dobrze. Jest spoko. Nie mówiłaś, że polubiłaś Natana. Tak. Jest spoko. W sensie... A w ogóle jak tam było w You Can Dance? W sensie fajnie? Szczerze? Naprawdę bardzo fajna tam jest atmosfera. I według mnie w ogóle organizacja tego wszystkiego jest mega fajna. Naprawdę, widziałam jakby jak te wszystkie dzieci się wspierają i to było takie fajne. I też właśnie jest dużo osób jakby z You Can Dance mam kontakt, więc spoko. A ty masz najlepszy kontakt z Tatianą, w sensie najlepszy dawałaś? Tak, chyba tak. Tak mi się wydaje. Z Tatianą i właśnie Tadeuszem. Czyli jakby z uczestników. No, z tą parą. A kogo uważałeś za faworyta w Weekend Dance? Nie wiem, bo ty oglądałaś ten. Ale dzień. Szczerze tak nie umiem powiedzieć. Serio. A kogoś jeszcze tam poznałaś oprócz Tatiany? A, no i tak dalej. Ja poznałam tak naprawdę wszystkich, właśnie oprócz Mekety, bo nie było. Jakby z tych, co byli w finale. I jeszcze. Właśnie dużo osób i właśnie dużo osób prowadzących i tych to naprawdę poznałam i są mega fajni. Nie, bo to był chyba półfinał, czy tam pół, no finał i to było tak, nie, że Mekta był chory. No. I każdemu było żal, że go nie ma. Wiadomo, jak jesteście już w finale, a Megę nie można pójść, no to szkoda.
Ale trochę. A jak było w The O, Wizkids? mama, jakby w ogóle to jest dziwne, bo to było 2 lata temu. I jak ja sobie tak myślę, bo Ale to było. strasznie szybko minął ten, minął ten No czas. właśnie, ja nie rozumiem tego, ale to naprawdę szybko minęło. I jak mam być szczera, to naprawdę to mnie przeraża wręcz. Ale. A teraz tak jak teraz szybko w ogóle minęło już No tą bitwy Kleo to i tak też nie dalej. właśnie, bo w ogóle podobno Też było tak więcej szybko. przesłań w ciemno, jakby odcinków. I to naprawdę szybko minęło z tego, co ja pamiętam. I ja pamiętam, jak oglądałam pierwszy odcinek, a to już ostatni był, i teraz właśnie są bitwy. Jak było U u Dawida? Dawida? Fajnie. Jakby bardzo nas wspierał i no ogólnie jakby widać, że troszczy się o wszystkich ludzi, których ma, więc. Nie, bo w tym roku widziałam, że mieli tort, a nie wiem, jak w tamte, Co no, mieli? 2 lata temu było. A, Mieli tort podobno. możliwe. Mhm. Nie pamiętam, bo co, jak A masz mieli. kontakt z kimś z tej edycji, czy tak średnio? Jest jakby z tej, co, z piątki czy z szóstki? Stay, Ale jakby, stay, no. czekaj, z tej edycji, co jest teraz? No tak. Aha, o, przepraszam. No tak. Z Marysią mam, z Teherą, jakiś tam kontakt. Z Miłoszem trochę. W sensie, jakby tak, nie, wiesz, nie taki fajny bardzo, ale z nimi chyba mam taki największy. Aha, no to w sumie Jesteśmy fajnie. w No. Ale też dziwne, że teraz będzie 7. edycja niedługo. No. Teraz będą castingi do No bo... siódmej. No i to jest dla mnie takie. Wow. Strasznie wspomniałam. No ja się już zgłaszałam w tamtym roku, do szóstej. Jak robiłam te edity, to już minął rok od tego. No, no to jest w ogóle już. Ja nie wiem, jak to się dzieje, ale no. Pozdrawiam Izabelę. Ja nie wiedziałam, że to mi aż tak szybko minie, no nie? Ja nadal mam tą chustę w ogóle nad sobą, no nie? Ale. Nie, bo ty byłaś w programie tak jakby Ja byłam pokazywana w chyba w marcu, co marcu, tak, nie? bo w tym roku Mniej chyba więcej. wcześniej pokazali. No. Bo było więcej odcinków. Ja byłam w ogóle chyba w trzecim odcinku, albo w czwartym. No jakoś tak, W ogóle jeden zostałam screen. równe 4 miesiące do Eurowizji i zapomniałam to powiedzieć, bo miałam to powiedzieć na początku i się zagadałam. No więc to też, to już w ogóle mnie przeraża, że to tak szybko minęło. A kiedy w ogóle miałaś nagrywki tam na szansę na sukces? To O nie wow. było w... Wow. No teraz to ojej. To nie czerwiec albo luty chyba, bo w lutym były Nie. jakieś tam A kiedy to castingi chyba. leciało? Września, w To październiku. leciało A we wiem, no to wrześniu. leciało. We To wrześniu, chyba jakoś, we może wrześniu. w wakacje? Nie jestem pewna, ale jakoś tak. To za niedługo minie rok. No, no to ja mówię, no to jest straszne, jak to tak. Jakby, bo ogólnie finał był na żywo, no nie, ale to odcinki nie. No, szkoda mi ciebie, bo ty ten, no, 10. Nie się miejsce, cieszyłam. kurde. Było spoko. Ale serio, bardzo fajnie. Nie, no, ale serio, ładnie dzisiaj. Myślisz, że w ogóle, że tam wystąpiłaś, nie No wiem, to dałaś też radę. bardzo, bardzo fajne dla mnie, że jakby dużo osób chciało tam być, no nie? I jakby nie chciałam tego zmarnować, więc po prostu bardzo dobrze chciałam się tam bawić i tak naprawdę o to chodziło. Ale w ogóle jeszcze nie było chłopaka w Eurowizji Junior, No, więc tak trzeba. właśnie też myślałam, że właśnie przejdzie chłopak do Eurowizji w tym roku, no ale jednak nie. A ty byłaś z Miłoszem, czy z kimś? Nie, ja byłam w Nie. finale, byłam takim już ścisłym, bo tak Z chyba. Orkiem, bo z Natalią i A no. ja byłam ogólnie tak, że to był finał i w nim przyszły 2 osoby. No i przyszłam ja i Olek, a odpadły Natalia Smaś i Ida. No tak. No, tak było. Ale oprócz śpiewu coś ten dalej, nie wiem, tańczysz albo no. W sensie tańczę tylko w takim, o Jezus, w takim wolnym czasie bardziej, ale ogólnie
również. Ale tak, no tak Ale nie w wygląda. ogóle wygląda, jakbyś serio chodziła na jakieś tańce, bo na przykład na tych TikTokach to nagle to wychodzi. No. O matko, dziękuję. Mega miłe. W sensie ja tak kiedyś chodziłam na akrobatykę. Miałam jakoś w pierwszej klasie, może drugiej, przez jakieś 2 lata, może rok i może 1,5 szybciej. No i coś się nauczyłam, no nie, ale tak też nie wiem. Nie, to ja w ogóle mam tańce w szkole od pierwszej klasy. Jakby ja też chodziłam kiedyś. To jest jak to się nazywało. To nie jest akrobatyka, ale takie. Nie przepraszam. No. Teraz, ale no na coś takiego jeszcze chodziłam. I nie. Jak tam święta wielkanocne? To dobrze. Jak co roku, ale zawsze tak, jakoś tak, jak nie ma świąt, to nigdy tych rzeczy nie chcę zjeść. A nagle jakby można to, nie można tego jeść, jakby rzeczy ze święconki, to ja zawsze mam taką ochotę, żeby to wszystko zjeść, że po prostu. No tak zawsze jest w sumie. Jelena. No więc tak wygląda. Tak. A ty wczoraj gadałaś z Leną i tą Laurą? Tak. Czy... A macie w ogóle dobry kontakt? To jest nie jakiś taki, jak był wiadomo na początku Wojsa, ale ogólnie jest okej. Rozmawiamy ze sobą. A ty właśnie z tej piątej edycji z kim masz taki największy za kontakt? Z Amelką Kuształą, z dziewczynami z Trias, trochę z Piotrkiem, w sensie wysyłam z nim snapy, jakby dni, więc no. I tak Natalią Rabczuk mam różnie. Też mamy grupę, więc piszemy jakby na niej i tak nie umiem stwierdzić, kto pisze z tym pisze, nie? Piszą tutaj na czacie, czy zapiszesz właśnie tego nie live'a. Wiem, bo on się też robi jako post, więc a ja mam jednego posta chyba chciałabym stawić, ale na razie nie wiem. No. Ja tak się zastanawiam, bo to jest mój pierwszy live, odkąd mam 12 lat. Ale tak w ogóle dziwnie to tak mówi, że masz 12. No właśnie, ja nawet według mnie nie wyglądam na 12 tak jakoś tak bardzo. Zawsze jak ludzie mi piszą, że ja wyglądam na takie 10 i tak. Nie, to jakby, no, tak jakbym ja się zdarzała, to... Matko, bądźmy razem TVP dołączyło. Nawet się nie spodziewałabym tego. Dzień dobry. No dobrze. To dziękuję, że dołączyłyście. Ja będę powoli kończyła. A możemy screena zrobić? Dobra, dzięki. Dziękuję. To dziękuję, że dołączyłyście. Dobra. Pa. Pa. Dziękujemy sobie za dodanie. Pa. Dobra. Więc tak. Dziękuję, że dołączyłyście. Dziękuję dziewczynom, które dołączyły. Zosi i Kinza. A Karolinie, o matko. Dziękuję wam. Dziękuję w ogóle wszystkim, którzy byli na live. Mam nadzieję, że wam się podobało. I zapraszam na kolejnego. Buziaki!